Siemanko, witam w moim ogrodzie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować fantastyczne szaszłyki wieprzowe z grilla oczywiście. I słuchajcie, na sam początek ja sobie tutaj kupiłem szynkę wieprzową bez kości, taką fajną szynkę i musimy sobie ją pociąć. Tniemy w plastry, wtedy szybciej ona nam się upiecze na tym grillu. Tak, tak więc w takie plastry, o, im dłuższe tym lepsze, bo wtedy w ten sposób wrzucimy to na naszego szaszłyka i do tego dodamy kilka warzyw. Tak więc potnijmy sobie to w takie paski, a za chwilę pokażę Wam co dalej. Szynkę mamy już pociętą w paski i teraz robimy sobie marynatę. Musimy zamarynować te wszystkie, to całe mięso, żeby ono nabrało smaku. Więc przyprawy dajemy tak. Jedną łyżeczkę kminku mielonego. Hopla. Do tego też dodajemy jedną łyżeczkę czombru. Tak, nie za dużo. I powiem Wam tak, dość dużo soli, bo wieprzowina lubi sól. Tak więc tutaj troszeczkę więcej niż zwykle. Tak. I pieprz. Pieprz biały, mielony. On jest troszeczkę bardziej pikantny niż ten zwykły. O, też damy pół łyżeczki tutaj. Nie będziemy się przejmować. No i szczyptę cynamonu. Tyle nam wystarczy, tak jak widzieliście, z tym cynamonem naprawdę ostrożnie, nie za dużo. I do tego wlewamy jedną łyżkę sosu sojowego. Jeszcze zapomniałem o czosnku, ale czosnek sobie już tutaj obiorę. Dwa ząbki czosnku, już je siekam i wracam do Was za chwilę. Czosnek już jest i do tego dodajemy jedną łyżeczkę, taką małą łyżeczkę musztardy sarebskiej. Tyle nam wystarczy. I słuchajcie, zamarynujmy to nasze mięso. Tak. Pięknie. I jeszcze, żeby tak troszeczkę osłodzić smaki, dodamy tutaj troszeczkę miodu. Też tak, pół łyżeczki. Hop. Żeby ten miód się nam zbyt szybko nie skarmelizował, ale żeby nadał takiej fajnej słodyczy do naszej wieprzowiny. Dobra, mięso już mamy. Niech ono sobie tutaj odpocznie, niech sobie tutaj poleży, a my przygotujemy dodatki. Do naszych szaszłyków dodamy tylko cebulę, bo wiadomo, wieprzowina bez cebuli to nie jest wieprzowina. Tak więc sobie ją pokroimy w ten sposób. Tylko na takie ćwiartki tą cebulę kroimy. I tak samo z papryką. Też ją kroimy na takie duże kawałeczki. Bo papryka dobrze też się komponuje. Jest słodka, jest fajna. Też na takie dość duże kawałeczki. Bang. I możemy już nadziewać nasze szaszłyki. Szaszłyki nadziewamy. Tak więc bierzemy sobie taki jeden koniec. Popatrzcie, z tego można zrobić takie lizaki ale my to zrobimy w ten sposób, że tak będziemy hop, hop zawijać. Na to cebula, może nie całą ćwiartkę. O, do tego trochę papryki i jedziemy. Dalej wieprzowina, teraz jakiś mniejszy kawałek. Tak, ładnie to zawińmy. Tak, na trzy. Znowu kawałek cebulki. No i tak robimy z całymi szaszłykami. Więc już wiecie, co macie robić. Szaszłyki mamy już gotowe, więc możemy je wrzucać na grilla. Spokojnie, niech one się tutaj smażą. Niech one się tutaj grillują. O, popatrzcie. Nie ma nic lepszego niż szaszłyk, bo tam się dużo dzieje. I o to właśnie chodzi. A my w tym momencie przygotujemy sobie pomidorową salsę. Ja tylko wszystko to umyję. Posprzątam i wracam już do Was. Do naszych szaszłyków przygotujemy chrupiącą salsę pomidorową. I powiem Wam tak, zaczniemy od czerwonej cebuli. Ja tutaj mam dwie małe, ale jeżeli macie jedną dużą czerwoną cebulę, to spokojnie możecie sobie ją wykorzystać. Tak, czyli dwie małe cebulki albo jedną dużą. I kroimy w taką większą kostkę, bo chcemy, żeby gdzieś ta cebula się pojawiła z boku. No właśnie, w ten oto właśnie sposób. Cebula już jest, wrzucamy ją do miski i w tym momencie przechodzimy do pomidorów. Fajne, dojrzałe, polskie pomidory. Odcinamy właśnie, wyciągamy końcówkę i słuchajcie, wyciągamy całe środki. Tak. Nimi zajmiemy się później, z nich można zrobić jakiś ketchup albo jakiś sos pomidorowy. A nam potrzebne są tylko te skórki. Pięknie. I słuchajcie, kroimy w takie dość duże kawałki. Niech to będzie salsa z dużymi kawałkami do naszych szaszłyków.
Pomidory już są pokrojone, ja sobie tutaj pokroję jeszcze jeden ząbek czosnku, bo jak wiadomo, czosnek i pomidory to jest idealne połączenie. I słuchajcie, do tego wlewamy jedną łyżkę oliwy z oliwek. Tak, świetnie, niech to się wszystko ze sobą zaprzyjaźni. Dodamy też grubo zmielonego czarnego pieprzu. Tak, świeżo zmielony pieprz, to jest to. I do tego dodamy odrobinę soku z limonki. Nie za dużo, soku gdzieś tak z 1/3 limonki, 1/4 nawet. I w tym momencie możemy dodać papryczkę chili, żeby było pikantnie. Ja lubię takie salsy, które są pikantne i wtedy naprawdę mamy pole do popisu. Pięknie. Tak, gdzieś grubo też to wrzucamy tutaj. I do tego świeża bazylia. Dość dużo świeżej bazylii, tylko bazylię to już tak o, rwiemy. Bo jak ją potniemy nożem, to ona się zaraz robi ciemna i niezbyt ładna. Dlatego najlepiej ją tak sobie porwać. Słuchajcie, salsa jest już prawie gotowa. Możemy też dodać troszeczkę takich małych, słodziutkich papryczek. No albo pikantnych, jeżeli lubicie. Kroimy sobie to też. Bo tutaj chodzi o to, żeby coś chrupało i żeby było coś słodkiego. Bo już coś mamy pikantnego. Tak, mamy coś słodkiego. Pomidorki są fantastycznie słodkie. I dodamy do tego taką jedną małą papryczkę żółtą. Czerwoną. I słuchajcie, wymieszajmy sobie to wszystko. Salsa jest już gotowa. Wygląda naprawdę świeżo, rzeźko. Możemy jeszcze dodać troszeczkę soli. Tu jest sól. Sól ziołowa najlepiej do czegoś takiego. I ja już się nie mogę doczekać na moje szaszłyki. A w tym momencie ja sobie jeszcze przygotuję sosik. Sosik będzie naprawdę łatwy, bo to będzie tylko musztarda serbska. 2 łyżki. I do tego hop, 1 mała łyżeczka miodu. To jest taka miodowa musztarda z odrobiną soku z limonki. Wyciskamy, mieszamy i już mamy troszeczkę inną musztardę, troszeczkę inny sos niż wszystkie. Ta musztarda będzie bardziej taka słodka i zamieni się w taki fajny dressing. Idealny. Czekamy teraz tylko na nasze szaszłyki. Moje szaszłyki są już gotowe. Ja sobie tylko zacznę je wykładać. Słuchajcie, całą salsę wykładamy na jakąś jedną, na jakiś jeden talerz, plater. Niech każdy sobie to bierze po prostu z tego. Postawimy, położymy to tak na stole, to ludzie będą normalnie, nie będziemy mogli ich odgonić. I szaszłyki koło tego. Popatrzcie, jak one się fajnie tutaj ugrillowały. Pięknie pachną, jeszcze skwierczą. O tak. I słuchajcie, tak to wygląda. Do tego obok kładziecie sos musztardowy, jodowo-musztardowy. Albo możecie polać trochę to tym sosem. Hop. I popatrzcie, jakie świeże, dobre jedzenie można sobie przygotować na grillu. Ja Was zapraszam do tego i ja już idę jeść, bo nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję sobie takiego szaszłyka z pomidorową, pikantną salsą. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i oczywiście zróbcie sobie coś takiego na grilla w swoim domu. Do zobaczenia.